told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you. Wow, i przyszła paczuszka. No to będzie się działo. A drugi? To jest sztos po prostu. Tak chciałam ten strój kupić. Ale zobacz, co na plecach musisz nosić. No wiem, widziałam. Ja to widziałam na TikToku, jak ludzie uciekają. No. Widziałaś to, jak... Ja, dlatego to chciałam kupić. Coś takiego, że przychodzi mąż do domu, a co, że niby cię w kosmita boli. No. Wow. To dla Stanisława czy dla Rafałka? Łysy. Dobra. O Jezu! To nie było zabawne! Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was w kolejnym filmiku. Jak widzieliście w urywku wcześniejszym, przyszły nam paczuszki z przebraniami. Mam nadzieję, że to widać. Podejdę bliżej. Tu mamy taki strój. I to jest w zasadzie strój Sobcia. To jest jego marzenie z dzieciństwa. Tak to wygląda. To Rafałek będzie. A taki strój sobie kupiła Kundzia. Proszę. Widziałam to na Instagramie. Na TikToku chyba. Chociaż TikToka nie mam, ale wyświetla mi się na Facebooku. I po prostu oszalałam na punkcie tego stroju. Fenomenalny. Mam nadzieję, że uda mi się w taki sam sposób biegać jak ci ludzie na tych filmikach. A więc zrobił na mnie mega duże wrażenie. Rafałek tak będzie wyglądał. Łysego napier. Rafałek i ta czapka. I ten mały łepek przy tym, bo to... A gdzie jest ten trzeci strój? W sypialni. A ten trzeci kto założy? Patrycja! Trzeci dla Patrycji. A nawet nie pamiętam, co to było. A ten trzeci też jest wyrobisty. On jest chyba razem z kosmitą najlepszy. Niż ten mięśniak rafałkowy. Ten jest po prostu... Więc się przebieramy i zobaczymy, jak będziemy tym wyglądać. Co zakładamy pierwsze? O Jezu, tu rozmiar jest, patrz. Nie, może się nie zmieścimy w to, to w twoje jest rozmiar. Elka, może wejść. A wiesz dlaczego? Bo to w środku pewnie ma jakiś tam rozmiar i dopiero pompujesz. Ty wejdziesz w Elkę, na pewno. Ej, wejdziesz. Ale to jest chińska Elka. Chińska Elka, to tacy mali są. Ej, a dobra, te baterie to są te małe paluszki? Zwykle paluszki. Dobra. To mamy, właśnie kupiłam, wiedziałam. No to co? Ja pierwsza? Nie wiem. Masz baterię, gdzie masz baterię? Cały pakiet. Ostatnio właśnie w Agacie Meble chciałam sobie wziąć te baterie, mąż mi szczekał. Po co bierzesz te baterie? Bo mamy akumulatorki. No dobrze, a zobacz, przydadzą się zatruwasz właśnie... Zatruwasz środowisko. No przydadzą się, wziąłam na świąteczne zabawki dla dzieci. Otwieram. Pomóc ci? Pierwszy, no będziesz mnie ubierał. Kiepsko się ubrać, albo jakiś dres. Dlaczego? A ja nie wiem, czy nie musisz się rozebrać, żeby założyć. No ja nie wiem, po co to jest wszystko, ale tu jest chińska instrukcja, po chińsku piszą, zobacz. Przyczepiesz. Zobacz, wszystko jest po chińsku napisane. I do kieszeni wkładasz, czyli muszę być ubrana jednak. Do kieszeni wkładasz... Nie, no musisz być w staniku sam. Zbieraj się, dawaj. Otwieramy. Mamy turbinę, o, taką turbinę. Na USB i tutaj bateryjki. A to będzie migać światełkami jakimiś? Tak. Z tyłu mamy, o! To jest świetny... Rozpory. To jest świetny strój na Halloween, tylko gorzej jak nam się chce siłać. Ej, gorąco ci będzie, no mówię, się rozbijesz. Bo tu są jedne nogi, żeby tu nóg nie pomylić. Ej. Elo! Mówię, jak Helena się zlądowy. Ej, jak ty te nogi wsadziłeś? Dziurę zrobiłaś. Nie, dobrze wsadziłam, tak było. Bo to jest tak, zobacz, tak? To niby taki kosmita ma taką... Naprawdę mogłam się rozebrać. Jest mi tak gorąco. Klaustrofobii tu dostaję. Ojej, jak chłodno. No teraz to tak.
teraz to ja rozumiem, że chłodno, bo że jak mnie ja nie wiem, czy to się napompuje. Tędy ci będzie uciekać powietrze. No bo ja nie wiem, jak to powinno być. Ta gumka musi tu zaciskać. Nie no, idzie. Ale naprawdę jesteś wielkości jak normalna. Jak ja normalna? No. O, tak mówisz, że taka się... jestem duża? Paluszki mi się tutaj. No mama lewituje. O, nawet tu mnie pompuje. Teraz grubsza jest. Zaraz pęknę! Ratunku! Kasnięta mnie porywa! Mama! Zobacz! Ej, bo popsuję! No, chcesz, żebym cię uratowała! A weź tu tutaj stań. A wiesz, jak się w tym ciężko chodzi? No idź, w tą stronę idź. Tamto? No, powoli. Dziwnie to wygląda. Kurde. Trzeba było mu dać takiego... No teraz to wygląda naprawdę, jakby cię kosmita niósł. Dziecko, ratuj mnie! Dziecko, ratuj! Ciągnij mamę! Bo mnie porwie! Nikola, ratuj! To jest ta Elka? Kurde, jaki pudział! Nie jest ci też ciasno w szyję? Nie! O kurde! O, jak ręce rozpycha na boki! Pokaż się Nikolce! Fajne! No. I to mało było! I teraz uderzaj, że to zmienię! Nie! Kiedyś w pracy na dniu dziecka było coś takiego, że był ring, ubierali się ludzie w sumo i walczyli. No to fajne, nie? Takie coś by było. I to takie pompowane, że wietrze nie schodzi z tego. No. Tak z rozbiegu byśmy się bili. No, no to tak było. Na dniu dziecka. O mój Boże, nie styj się tak. No. Powiedziałeś, że będziesz mnie kochał na dobre i na złe. Oj, ty mój dziubalku. Żeś mi zwali. No walczymy. Nie wasimy się podnieść. Nie wasimy się podnieść. Łapę mi daj. Włosy żeś mi zwalił. Czapeczka. Fajne te stroje są. Nie, no to jest... Ale
ciepło się robi, nie? Jest duszno. Kosmita jest bardzo fajny, taki, żeby polatać, pośmiać się, że tak się ten kosmita porwa. Ale to jest efektowniejsze. I fajnie zapach, ale z tyłu jak wyglądasz, kurde. Zobaczcie, jakie mam cycole. O. Odwróć się z tyłu. Prześwituje, wiesz? Prześwitujesz. Ja. Widać cię w środku. Fight! No, to ma większy... Opadły mi! Jarek, to ma większy, opadły mi! Bo ci pompuje ten! Włosy mi cały czas zwalniają! O Jezus Maria! Jesteś nienormalny! Nogi nie mam! Nogi nie mam! O matko! Nogę straciłam w walce! O, jest. Podraw po plecach! Bo nie sięgam przez dzieci. Ojej, szefie, ratunku! A, ratunku, kosmita! O, to jest dobre, no. Ratunku! No, w nocy. Taką laskę, jakbyś w nocy zobaczył, to byś się straszył. Zbani, kosmita! Żebym do mnie chcąco nie walnęła, ale by był numer, jakbyś dostał tak w pierścionka. Tak się prezentujemy, jak widzicie, zabawa całkiem śmieszna, nawet i dla starych ludzi. Ja uważam, że trzeba korzystać z różnych atrakcji. No, kosmita dla mnie był fenomenalny, jak go widziałam w internecie i jest bardzo fajny i nawet super, jak jest jakieś... A więc kochani, żegnamy się z wami, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, zapraszamy serdecznie do oglądania naszych kolejnych odcinków, do następnego, pa! Cześć, bani kosmitą damy.